Jest rok 1985, znana nam grupa przyjaciół z miasteczka Hawkins przeżywa swoje wakacje i są już troszkę starsi, dorastają, zakochują się w sobie, ale te wakacje nie będą wakacjami normalnymi. Witajcie w najnowszym odcinku wideobloga w koloradce, dziś o najnowszym sezonie serialu Stranger Things. Trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania, dlatego tym bardziej cieszę się, że w końcu się jakoś zebrałem po wakacjach i postanowiłem nagrać ten odcinek i chcę z Wami się podzielić takimi kilkoma przemyśleniami po obejrzeniu tego trzeciego sezonu. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich sezonów, to zachęcam, żeby sobie od nich rozpocząć. Natomiast jeśli chodzi o ten najnowszy sezon, no to grupa tych przyjaciół zaczyna swoje wakacje, przeżywa wakacje, no ale gdzieś jednak zło wraca. Ten potwór, który był w dwóch poprzednich sezonach, nie został zupełnie zniszczony, wraca, przeorganizowuje swoje szyki i szykuje się do ataku. And now... Przeciąga na swoją stronę kolejne osoby z miasteczka. Może tyle, jeśli chodzi o fabułę. Nie chcę Wam zdradzać nic więcej, o czym mówiłby zwiastun. Natomiast moją uwagę zwróciły takie elementy, które chciałbym też przenieść na życie duchowe, na przestrzeń naszej wiary. Pierwsza jest taka, że zło zniewala, niszczy i zabija. Taka jest natura zła i w tym filmie ten potwór, stwór z innego wymiaru jest po prostu takim wcieleniem zła, które niszczy, wykorzystuje i zabija. I warto mieć tego świadomość, że jest taka siła w świecie, która chce nas zniszczyć, wykorzystać. Czasami jest to siła bardzo, bardzo subtelna, której na początku możemy nie widzieć, nie dostrzegać. Druga taka rzeczywistość, czy taka myśl, to to, że ze złem lepiej walczyć we wspólnocie, nie w pojedynkę, ale w grupie ludzi, w grupie przyjaciół, dobrze mieć przy sobie kogoś, z kim mogę mierzyć się ze złem w świecie, ale także ze złem, które noszę w sobie, jako zranienie grzechu pierworodnego, że lepiej być w grupie przyjaciół, być w jakiejś wspólnocie, którą tą wspólnotą też jakoś tak to odczytuje, jest Kościół. No i tutaj taka moja myśl, że ten film przedstawia kilka grup ludzi. Ci, którzy widzą zło i z nim walczą, zmagają się z nim. Inni, mieszkańcy Hawkins, którzy w ogóle są nieświadomi tego, co się dzieje. Jeszcze inni, którzy przechodzą na stronę zła, zostają przez to zło wchłonięci i stają się sługami zła. I tak sobie pomyślałem, że trochę to wygląda tak w dzisiejszym świecie, w ogóle w świecie, że są ci, którzy należą do Kościoła, należą do wspólnoty wierzących, ale nie do końca wiedzą, o co chodzi, nie do końca są świadomi tego, że dzieje się też walka duchowa i podejmują konkretnego zmagania. Są ci, którzy jakby na pierwszej linii frontu zmagają się ze złem, stają się sługami Ewangelii, sługami Chrystusa i z tym złem się zmagają. Ale są też tacy, niestety, których zły duch przeciąga na swoją stronę. I jeszcze jeden element. Jest tam taki bohater, to w zwiastunie też sobie zobaczyć możecie, który zostaje przyciągnięty na stronę zła, ale jest taki moment, w którym kurczę, nie. No tego powiedzieć nie mogę, bo jednak bym Wam zepsuł sens. Niech więc wystarczy kilka tych myśli i takie pytanie, w której grupie jestem i czemu służę w swoim życiu? Czy przyczyniam się do tego, że dobro w moim otoczeniu się pomnaża, czy wręcz przeciwnie? Oczywiście serial jest bardzo dobrze zrealizowany, mi się bardzo podobał. Fajna gra aktorska, też oprócz tego, że jest oczywiście strasznie, to też są zabawne momenty. Więc jeżeli widzieliście dwa poprzednie sezony, to myślę, że trzecim sezonem nie będziecie zawiedzeni. Dzięki za to pierwsze spotkanie po tak długiej przerwie i do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnym odcinku wideobloga w koloradce. Trzymajcie się, szczęść Boże!